Magda Gessler szuka pracowników do swojej restauracji w Warszawie, gdzie za obiad dla jednej osoby trzeba zapłacić ponad 100 zł. Stawka, jaką oferuje za godzinę pracy. To. 13 zł. Internauci są oburzeni. Poszukiwana osoba na zmywak do restauracji u Fukiera. Praca w systemie 2-2 w godzinach 1-23. Stawka 13 pln-h. Czytamy w ogłoszeniu, które pojawiło się na facebookowej grupie dla osób poszukujących pracy. Reklama autorem wpisu jest szef kuchni zatrudniony w lokalu prowadzonym przez Gwiazdę Kuchennych Rewolucji. Komentujący zwracali uwagę na fakt, że kwota jest skandalicznie niska. Podkreślali, że gwiazda w programie T.V.N. namawia właścicieli restauracji. By doceniali finansowo swoich pracowników, a sama tego nie robi. Ale ile się nagada, w telewizji o niskich zarobkach to szok, a kucharz ile zarabiał was, 16 zł na, ha, brutto, stawka nieważna, liczy się praca w miłej atmosferze przecież, czytamy w komentarzach. Osoba rekrutująca pracowników do restauracji Gessler powiedziała Pudelkowi. Że jest duży problem z znalezieniem chętnych do pracy. Na razie zgłosiły się jedynie cztery osoby. Obowiązki to tylko zmywanie talerzy i kieliszków, podkreśliła.